22 czerwca wspominamy błogosławionego Innocentego V, papieża. Piotr urodził się około 1224 roku w Tarantais w diecezji liońskiej albo w miejscowości o tej samej nazwie położonej w Sabaudii. Mając 16 lat wstąpił w Lyonie do Dominikanów. W 1255 roku udał się do Paryża na zakonne studium general. W czasie, gdy rozgorzała kampania przeciw zakonom żebrzącym, podjął wykłady jako bakałasz nauk biblijnych. Swój staż ukończył pod patronatem Hugona z Metzu i Bartłomieja z Tours. W 1259 roku wraz ze świętym Albertem Wielkim, świętym Tomaszem z Akwinu i kilkoma innymi braćmi został powołany na kapitułę generalną do Valenciennes. Utworzyli wtedy komisję ad promotionem studii. Na początku roku szkolnego 1259-60 generał zakonu wyznaczył go na stanowisko, które wówczas nazywano katedrą Francuzów. Gdy w 1263 roku generałem został błogosławiony Jan Zwercelli, anonimowy denuncjator przedłożył mu 108 twierdzeń wyjętych z komentarza Piotra do sentencji Lombarda. Dominikanin musiał wtedy opuścić katedrę. Rok później wybrano go prowincjałem prowincji francuskiej, natomiast Tomasz z Akwinu, zapytany o zdanie, wyraził o nim opinię pozytywną. W 1267 roku Piotr powrócił do nauczania, ale już w 2 lata później na nowo objął urząd prowincjała. W rządzeniu opowiadał się za ograniczeniem liczby fundacji. Zalecał rezygnację z tych, które miałyby powstać w małych miasteczkach. Popierał natomiast otwieranie domów w wielkich ośrodkach. Nakazywał ostrożność w przyjmowaniu nowicjuszy i zachęcał przełożonych do korzystania z prawa upominania. W 1272 roku papież Grzegorz X chciał mianować Piotra arcybiskupem Lyonu, ale dominikanin uchylił się od tej godności. W końcu przyjął ją po ponownym apelu papieża. Było to tym donioślejsze, że Grzegorz X zamierzał obrać Lyon na miejsce planowanego Soboru Powszechnego. W rok później papież mianował Piotra kardynałem. W 1274 roku Piotr wygłosił przemówienie na otwarcie trzeciej sesji soborowej. Grzegorz X zmarł w Arezzo, wracając z soboru do Rzymu. Piotra z Tarantais obrano na jego miejsce w 11 dni później, 21 stycznia 1276 roku. Wtedy przybrał sobie imię Innocentego V. Niestety zmarł 22 czerwca tego samego roku. W czasie krótkiego, niespełna półrocznego pontyfikatu kontynuował dzieło swego poprzednika. Przykładał się m.in. do promowania krucjaty, ale z jego korespondencji wynika, że nie ulegał iluzjom i że zdawał sobie sprawę z tego, że początkowy entuzjazm zastąpiły już małostkowe kombinacje. Przed śmiercią doczekał się jeszcze tego, że między Genuą a Karolem Andegaweńskim nastał pokój. Spontaniczny i wczesny kult Innocentego zaaprobował w 1897 roku papież Leon XIII. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty wybrałeś błogosławionego Innocentego, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła, razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.